Dlaczego warto obejrzeć film Masz Ci Los? Ja jeszcze tego filmu nie widziałam, ale ja z przyjemnością go na pewno obejrzę. Przede wszystkim zauroczył mnie fantastyczny scenariusz. Druga rzecz. Producenci, przecudowni, inteligentni ludzie, którzy na pewno wszystkiego dopilnowali. Trzecia sprawa, reżyser, debiut jego, Mateusz Głowacki, bardzo zdolny człowiek, z którym się pracowało wyśmienicie. Następna rzecz, no wyśmienita obsada, no wyśmienita obsada. Oczywiście bałwochwalczo mówię też o sobie, ale mówię o innych aktorach. Oczywiście. Pracowało się naprawdę bardzo dobrze. To jest naprawdę, znaczy jeżeli ta potrawa ma wyjść, to wszystkie rzeczy są bardzo dobrze przygotowane i mam nadzieję, że tak będzie za chwilkę. No i za chwilkę jest Święto Zakochanych, więc polski film, który pani poleca właśnie na 14 lutego. A czemuż by nie? Proszę przyjść na 14 lutego na Masz Ci Los, pośmiejcie się, powzruszajcie. Są także pary, jest o miłości, ale na pewno jest też lekko i wesoło. A jaka jest pani postać? Jakby miała pani ją opisać w trzech słowach? No, Dorota jest twarda, harda i na koniec okazuje się bardzo pragnąca miłości. Jest za dużo słów? No dobrze, to wytniesz te co. Dobrze. Najwyżej się wytnie. Mówi się, że z rodziną wychodzi się dobrze na zdjęciach. No tutaj film jest dość rodzinny, a pani ma bardzo dobre relacje ze swoją siostrą. Jaki jest złoty środek tego? O, dlaczego złoty środek? No po prostu rodzina to są ludzie najbliżsi i naprawdę jest mi szalenie żal ludzi, którzy mają nieprzyjemne kontakty z rodziną, a znam takie i to naprawdę znam ich wiele i to jest szalenie przykre i powiem szczerze, ta sytuacja z Masz Ci Los jest bardzo symptomatyczna, bo zazwyczaj te klimaty psują się z powodu właśnie na przykład nadmiernej atencji rodzica w jedną stronę tylko, wtedy się tworzy zazdrość, albo jakieś pieniędzy do podziału. Najlepiej nie mieć nic. Tak. Najlepiej mieć zdrowie i fajną rodzinę. Oczywiście, że pieniądze też są fajne. No też, też. Ale właśnie dużo się ostatnio u pani dzieje, jeszcze więcej się będzie działo, to dopiero początek roku. Czego możemy się jeszcze spodziewać? Bo nie tylko role filmowe, ale również teatralne, jak w ogóle pani wszystko godzi. Życie prywatne, życie zawodowe. Jest pani petardą Kochana. Teraz. Jest, nie, no błagam cię, jesteś no, cudowna, ale nie, no ja w tym tempie pracuję już naprawdę od wielu, wielu lat. Nie jestem nic zaskakującego. Tak, tak. Nie jest to nic zaskakującego. Czasami jest szybciej, czasami jest wolniej, czasami jest więcej pracy, czasami mniej. Wiesz, no oby się to toczyło tak, jak się toczy i oby nas znowu nie zamknęli. No tak. Tego sobie życzę. Nie będzie, tego nie będzie. O, to teraz przyjemniejszy temat. Taki film, w którym pani zagrała no. I zawsze pani tak wspomina go. O jej wielu mam takich filmów, wiele tak, od Rezerwatu, przez wojnę polsko-ruską, przez teraz mój ostatni film, czyli nie ostatni ten, tylko ostatni wcześniej, czyli Inni Ludzie. Świętej pamięci Janek Nowicki powiedział mi podczas kręcenia Jeszcze nie wieczór w reżyserii Jacka Bławuta, kiedyś podczas, wiesz, kieliszeczka wiśniówki wieczornego, powiedział mi: Soniu, jeżeli zostanie ci jeden przyjaciel po jakimś filmie, to warto było go robić. Czyli ile było filmów warto robić? Wszystkie. Jeszcze tak nawiązując do pani w ogóle życia, uwielbiam panią śledzić jak Kino Polskie. Śledzisz mnie? Ja śledzę Kino Polskie, wszyscy śledzimy w naszej ekipie. Pani podróżuje i kiedy jakaś może następna podróż? To właśnie następna. Słuchaj, podróż, chcemy się dowiedzieć, mnie, tak, czekamy na to. Mnie namawiają bardzo na Tokio, na wiosnę. Tokio. No. A ja tak sobie myślę, ile oni jeszcze będą tacy mali, że będą chcieli ze mną jeździć. W pewnym momencie będą mieli swoje dziewczyny, swoich znajomych. No, więc tak sobie myślę, jeszcze nie wiem, 8 tych wyjazdów, 10 może wspólnych. No, może trochę więcej. No, trochę więcej. Ale myślimy o Tokio i myślimy o podróży po Stanach, taki, wiesz, zjazd.
Polecam. Ostatnio byłaś? Byłam ostatnio. Polecam. Byłam na Florydzie, więc pięknie. No właśnie chcemy zjechać na Florydę, wiesz, Grand Canyon i wszystko po kolejno. Polecam jak najbardziej. Można odpocząć. Ale kamperem jechaliście? Tak. No to jest nasze marzenie. No to, a ja Cię zarażam Tokio. Jak najbardziej. Jest na Twojej liście? Jest na mojej liście. Jak tylko zobaczę relację u Pani, od razu myślę, że to będzie moja następna podróż. Okay. I dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, wszystkiego kochana. Dobrego. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie zapraszam do oglądania Kino Polska. A zapraszam ja, Sonia Bohosiewicz.